Hej ekipa, witam was w Staniu, witam was serdecznie w Beyond Astra. Jest to wersja demonstracyjna gry, która zapowiada się bardzo interesująco, gdyż będziemy mogli w niej osiedlać się na różnych rodzajach planet, zbierać zasoby, budować różne rodzaje jednostek, całe osiedla, wręcz miasta, ale oprócz tego będziemy mogli produkować jednostki wojenne, jednostki obronne i statki kosmiczne, stacje kosmiczne, gdzie będziemy szykować całe floty i staczać wielkie bitwy kosmiczne o panowanie w kosmosie, więc zapowiada się naprawdę interesująco, więc nie przedłużając, ja wam z chęcią zaprezentuję dzisiaj to, co studio Nebula Games przygotowało. Więc nie przedłużając, bierzemy się za rozgrywkę. No, witamy, ładnie się to prezentuje, nie powiem, faktycznie się ciekawie to prezentuje. No i zaczynamy nowy program, Yasser 5, nasz nowy dom. Okej, teraz musimy zmienić prędkość, szybkość gry, nie ma problemu. Tutaj wygląda faktycznie Elysia, możemy faktycznie, jest tu jakaś osada już postawiona, więc fajnie. W takim razie oczywiście in, out, mamy jakiś samouczek podstawowy. Teraz środkowy myszy, mogę tu obserwować, okej. Okej, możemy teraz restartować nasze silniki. Mam nadzieję, że turbulencje nie uszkodzą naszego systemu wspomagania. Musimy zbliżyć się do prędkości, musimy uważać na strefę. Dobra, i mamy taki, słuchajcie, fajny kosmiczny statek Infinity się nazywa, więc ciekawe, więc możemy sobie podlecieć. Jak widzicie, tutaj faktycznie jakieś ma jakieś zasięgi, fajne jakieś parametry tutaj, widzę żywotność, jakieś paski. No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Więc podlatujemy do tej planety zgodnie z zamierzeniem. Nasz nowy dom już czeka, więc jak najbardziej podlatujemy. Czekam, aż byśmy mogli tu zacząć działać. Okej. Natomiast możemy zbliżamy się do kolonii, natomiast uwaga, nasze instrumenty informują nas, że są jakieś statki obce wobec nas. Nie możemy zaryzykować, trzeba wszystkie systemy obronne aktywować. To już, chodzi, aktywujemy. I tutaj mamy taki przycisk, więc mamy, przechodzimy do naszego korwetki. I słuchajcie, mamy systemy obronne. Tutaj mamy jakiś laser cannon, 43 na sekundę, tutaj mamy High Vertical Cannon, 43 na sekundę, więc też może być. Tutaj mamy Missile Silo, 50 na sekundę. Słuchajcie, zróbmy sobie może dwa rakietowe działka. Tutaj mamy jeszcze tylko Shield Generator, więc zdecydowanie też trzeba mieć Shield Generator. I tutaj Laser Cannon, proszę, jeden. I laser, i ten drugi tutaj. Wydaje mi się, że to byłoby spoko. Jeżeli chodzi o Missile 50 na sekundę, tutaj obstawa Range Long. Demolcan target project likes miscenter torpedos. Demolcan target, dobra, fajnie, więc wydaje się w porządku. Silniki, tutaj żadnych ulepszeń nie mamy. Tutaj mamy faktycznie, jakie parametry nas tak stanowi. No i zapisujemy te ustawienia. Mogę ewentualnie coś tu jeszcze zrobić? Raczej nie, tutaj nic więcej nie mamy. Więc tyle, dobra, jesteśmy gotowi do walki. Co najlepsze, te ulepszenia chyba rozumiem, że widać teraz na naszym pojeździe, naszym statku kosmicznym. Fajnie, fajnie ten model wygląda. A, upgrade. Okej, okay, teraz widać, faktycznie wszystko się udało. Mamy to, więc może tych tarcz przydałoby się więcej, bo przyznaję, troszkę tak wydaje mi się mało. Mamy, okej, okay, czy gdzieś ktoś a tu lecą! Mamy technician jakiś, więc faktycznie już działamy. Ognia! I laserem go, laserem i smaż rakietami, pięknie rozwalony. Teraz ustawiam się na tego. I ładnie, i rakiety, wszystko, słuchajcie, czyści. Elegancko i trzeci, bo musi mieć to czas przeładowania w czasie. No nie, tarcza jednak się przydaje. Jest tutaj laser i znowu rakietki. I tu już jest po robocie. Okej, okay. Mamy oczyszczone okolice. Czy ktoś nas śledził jednym słowem? Niedobrze. Niedobrze, oczywiście teraz musimy wylądować na naszej planecie. Więc proszę, znajdźmy miejsce do lądowania. Gdzie jest ta nasza baza główna? Tutaj jest ta baza. Widzę faktycznie, tutaj coś jest. I mamy Elisę, no tylko przyznaję, sterowanie jest kosmiczne, dosłownie kosmiczne, ale piękne widoki w tle. Kurczę, jak się to ta mgławice pojawia, jeżeli dobrze mówisz, to są mgławice, ale naprawdę świetnie się to prezentuje. Teraz musimy podejść, oczywiście na czerwonym obszarze nie mamy tej szybkości, bo jednak to jest zasięg mocno ograniczony. Już nie mrygaj mi, to muszę tylko podlecieć. Jesteśmy już chyba prawie w zasięgu, więc teraz ładnie tutaj trzeba Infinitive ustawić. Teraz tu i mamy ustawić, ekipa ląduje. I mam nadzieję, że to się uda gdzieś tu.
No i teraz co, wyśrubuję? Leci ekipa swoim stateczkiem. Mamy to. Więc już możemy prawdopodobnie już działać. Witam serdecznie. Ok, teraz zmieniliśmy zupełnie sterowanie, czyli bierzemy tą ekipę i zbliżamy się. Tak, zregenerujemy już landing i mamy. Mamy, nasze zadanie jest przede wszystkim zaopatrzenie, wzmocnić, to jest podstawa, czyli fabryki zasobów. Czyli tutaj mamy jakiś zasób kryształów. Dobra, proszę, ogarniamy. Swoją drogą, nie wiem, gdzie tu, gdzieś tutaj miała być prędkość gry, a tu jest prędkość gry, czyli szybkość faktycznie tego. Mamy 2200, prawdopodobnie, może tak być. Dobra, słuchajcie, drugą ekipę stawiamy. Tu jest paliwo, czyli tak, minerały, paliwo i jakaś biomasa, z tego co przynajmniej samouczek tutaj pokazuje. Więc jak już widzicie, Alsylia, już mamy jakichś osadników, ale mamy strasznie dużo ludzi bezdomnych. 100% bezdomnych. 51 tysięcy, to ta 51 tysięcy ludzi, no to dobra. Tu już było zbudowane, więc teraz lecimy i zbudujmy w takim razie tą biomasę. Jeszcze tylko to, proszę, biomasa postawiona na takich zielonych. To wygląda jak Vespin Gas ze StarCraftem mimo wszystko. No i mamy populację, oni są średnio zadowoleni, ale już teraz możemy na tym pracować. Już działamy. No i teraz mamy zasoby. Faktycznie pierwsza kolonia wylądowała, nie miała zasobów. Dziwne, że do tej pory nic nie zrobili. No, ale jakoś tak wyszło. A teraz musimy im pomóc, żeby to ogarnąć. I ta kolonia powinna teraz produkować nam zasoby. Wszystko przynajmniej jest taki w zamyśle. Mamy to. Więc teraz wszystko pobudowane. Bardzo się cieszę. Zaraz ekstraktem. No, haloko. A, muszę to dostarczyć do naszego twierdzy. Naszego miasta, więc tutaj mamy taki znaczek, tutaj plus 6, 2 i tutaj mam paliwo plus 4, no to i super, i mamy wszystkie zasoby. Tak, teraz musimy need to survival and functional society, czyli musimy zbudować dobrze funkcjonujące miasto i jak widzicie, już zadowolenie się podbija. Teraz zaczynamy etap budowy, czyli takiej właściwej już kolonizacji. Workers house, czyli jakieś pierwsze podstawowe domki postawimy tutaj, wydaje mi się, że to będzie wystarczające, nawet postawię, słuchajcie, 2. Skoro tak widzę, tych ludzi tu jest i 25 tysięcy, a my mamy ponad 50, więc no trzeba troszkę tych domków pobudować. Mamy zbudować power plant, czyli zasilanie, no to już. Tylko obstawiam, że to nie powinno stać koło tego. Zostawiamy z drugiej strony. Następnie material factory, czyli tutaj takie coś. I mogę to obracać? O, okej. Mogę to postawić tak, nie ma problemu. Teraz też mamy zbudować pumpkin station, extract water, pumpkin station, czyli na przykład pompę, ale nie wiem, czy to jest wymagana woda do tego, chyba tak. No jeszcze biodom, produkcja żywności, no to produkcja żywności, a tu jest za blisko, no to musimy postawić tu, proszę. I mamy wszystko ogarnięte, tu jeden klocek został wolny, chyba że, dobra, niech zbudują. No i mamy, słuchajcie, małe miasto. Już funkcjonujące, już zasoby, już poprawię się jakość życia. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jak tam bezdomni jeszcze są? Jakim cudem? Przecież już mamy, są domy, już wszystko jest ogarnięte, więc jakim cudem bezdomni? Nie powinno do tego dochodzić. Już powinni oni sobie to jakoś radzić, tak? Więc zobaczymy. Przylecimy tutaj, fajnie wszystkie drony latają. No jest to, przyznaję, ciekawa propozycja, bo słuchajcie, latamy sobie statkiem, lądujemy na planecie i działamy. No, proste. I mamy, widzę, że tutaj statystyki spaceship. Mamy 100 jednostek, możemy statków kosmicznych produkować. No, ładnie. Okej, okay, teraz możemy zacząć zbuduj rafinerię jeszcze, czyli jakieś zasoby, które będziemy przetwarzać. Dobra, czyli tutaj mamy rafineria. Produkcja 20 paliwa, 7. Okej, czyli energię konsumuje, ale finalnie dla nas to jest na plus. Dobra, to ja sobie postawię tą rafinerię tutaj z daleko. Nie wiem, czy blisko farmy jedzenia to jest jednak dobry pomysł, ale chyba nie ma żadnych negatywnych statusów. Widzę, już każą nam także wojsko trenować, więc nie ma problemu, tylko gdzie mamy military base, mamy to. To postawmy, czyli tutaj jest negatywny efekt, więc tutaj trzeba postawić to w taki sposób. Security center. I tutaj mamy, a i tu jest pozytywny za to aspekt, no to postawimy tutaj security, czyli faktycznie jakieś wsparcie, czyli pilnowanie porządku. Dobra, ale potrzeba nam tego więcej, bo potrzeba jeszcze nam stadium. Mamy case center. Ok, czyli jakieś usługi medyczne,
O, tutaj możemy ładnie to spiąć, więc jakbym to obrócił, to bym tak zrobił. Świątynia, słuchajcie, świątynia też, ale świątynia jest w taki sposób. Akademia, bo akademia jest duża i stadium, stadion. To może to postawimy gdzieś tu, stadion, dobra. Akademia jest, była w taki sposób, to postawimy akademię i świątynia. O, i tu świątynię mógłbym wcisnąć w jakiś sposób, tak. Proszę bardzo. Wszyscy zadowoleni, wszyscy jak najbardziej powinni tutaj się cieszyć. I teraz co, mogę rekrutować jednostki? Uuu, fajnie, mamy pierwsze wojsko. Mamy All Terrain Mounted Vehicle, czyli jakieś pojazdy. Tutaj mamy drony, tu już jakieś pojazdy ciężkie. Jakieś mechy szykują się. No to zapowiada się nie faktycznie tego dużo. Okej, okay, czyli musimy wyszkolić i trenować jednostki. No to słuchajcie, robimy tutaj. Czyli mamy kolejkę zadań ustawioną, teraz mamy troszkę tego, tylko nie mogę na razie piechoty trenować. Tutaj mogę statki? Nie mogę statków jeszcze. Szkoda, oj szkoda. A czegoś nam tu brakuje? Religii, ale przepraszam bardzo, jest świątynia. 69 zadowolenia, jak widzicie, spoko. Ale co z tą świątynią? Nie zaliczam jej, czy jej nie zbudowało? I co z nią tu się zadziało? Memorial. Gdzie ta świątynia? No jest świątynia, jak nie ma, to jest ta struktura obok. Ok, extractors have found the deposit to a now fluid. It's going to start studying with my team. It seems that trace of this fluid. Ok, czy możemy. Aha, dobra, wyjdźmy z tego trybu. Czy bierzemy naszą ekipę do badań i mamy znaleźć coś, jakieś ruiny. Czy bierzemy i skanujemy. Tylko tak, gdzie jest cokolwiek, które jest skanowane? Ja tu nic znalazł, nie widzę. Może gdzieś tutaj coś, jakieś ruiny. Są surowce, mnóstwo surowców, bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, tutaj nic, tu, a tu coś jest, posłuchajcie. Uuu, tu faktycznie, dobra, to przyjedźcie tutaj, wydaje się być to bardzo interesująco. A ja cóż, będę produkował dalej jednostki wojskowe, jeżeli każą. 5% tylko, z tego co widzę, bezdomnych. Zero niezadowoleń, wszystko ładnie wzrasta. Podoba mi się, więc wszystko ładnie szkolimy. Piechoty trochę, także tutaj jak snajper. Szkoda, że nie mogę tych nowych technologii. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Nie ma tak łatwo. Więc póki co działamy z tym. Reprodukcja, czy coś więcej mogę tu zrobić? Nie widzę, czy to jakieś unemployed, 30% nie za bezrobotnych. Czy mogę jeszcze jakieś struktury tu pobudować? Zobaczmy, co my tu mamy. Fontanna produkuje 3. Czym to jest zasób? Tego nie widzę, co to za zasób. Memorial. Tutaj mamy jakieś. Tu jest to było. Tutaj mamy wszystko. Tu jakieś Humidity Stale Science Center. Space Center. No to bym chciał. O! I teraz się widzę, to aktywowało. Religia na 100%. Tutaj mamy pollution, czyli. I mamy też kryminale. Faktycznie trzeba będzie tutaj faktycznie na tym popracować. Centralizer, dobra, spoko, tu nic nie ma więcej. Energii to mamy produkcję ładną. Więc mamy chyba wszystko ogarnięte. Wydaje mi się, kultura wzrasta, wszystko ma. A i oczywiście mogę zmienić nazwę, no oczywiście to będzie nie Elsylia, tylko Staniopolis. Staniopolis oczywiście. Nie, tym razem nie Steamland, ale dobra, dolecieliśmy tutaj, dojechaliśmy tą ekipą naszą. I co, mam tego użyć na tym obiekcie? No to proszę, badajcie. O, i to też zajmuje czas? No to nie ma, także o, już jest. Co to nie? Póki co, o, i tu są kryształy, chciałbym to jakoś wydobywać. Tak, zanalizowaliśmy ruiny. To są olśniewające odkrycie. Jest bo struktura. Okej, czy faktycznie coś jest więcej? Jesteśmy, nie jesteśmy sami w kosmosie. No, ciekawe. Okej, okay, trzeba rozpocząć badania na tej planecie. Więc teraz muszę zbudować laboratorium. Laboratorium, żeby zbudować, to oczywiście trzeba wejść z portem do miasta. Więc proszę bardzo. I przypominam, słuchajcie, że nadal to jest demo. A my tutaj nie czuję, żeby to było takie demo. Choć może trochę taka surowość tutaj wchodzi, może te detale można byłoby jakoś dopracować, ale to taki. Szczególik. Dobra, słuchajcie, budujemy laboratorium. I laboratorium jest bardzo fajne, ale laboratorium ma negatywne cechy tutaj. No to smutek w takim razie, że laboratorium negatywnie wpływa na naszych tutaj mieszkańców. Nie fajnie, oj nie fajnie, ale co z tym wojskiem? Mamy też, słuchajcie, w szkole tutaj parę
jednostek, żeby to było wszystko komplet, żeby był pełen garnizon. Może przestępczość w Linkrym spadnie, choć nie wydaje się. Dobra, póki co budujemy laboratorium. Tutaj u góry mamy wszystkie zasoby, jakie ten. No i oczywiście, słuchajcie, żeby nie było, ja też mogę wyjść z tego trybu nadal i mogę wziąć tą samą naszą jednostkę i trochę polatać. I chciałbym na przykład polecieć. Zawsze mnie kusiło, co się stanie, jak polecę bliżej słońca. No ładnie wygląda. Wow. Znaję, ładnie to zostało wykonane, choć nie no, rozbłyski. Można by trochę to jeszcze zmienić, ale wydaje mi się, że jest ładnie. Jeśli ten statek będzie bardzo powoli leciał. Wow. Ale jestem ciekaw, jeżeli je podlecę, czy będą jakieś obrażenia. Coś się stanie z tym statkiem. Jestem ciekaw, niech sobie leci. Póki co my tak tutaj zajęci jesteśmy budowaniem, więc teraz musimy wejść w tryb znowu naszej planety. Mamy to, więc teraz mamy population tab. Czyli mamy tutaj informacje o naszej populacji. Czyli wszystkie informacje tutaj o tym, co jak miasto żyje. Tutaj mamy jakie podatki. Mogę zwiększyć jakieś podatki? Nic. Rezydencja. Aha, czyli coś tam zarabiamy mimo wszystko. Coś jest ok. Tutaj mamy surowce, jakimi dysponujemy. Ok, troszkę energii na minusie, więc można by ewentualnie nad tym popracować. Tutaj mamy kolejne rzeczy, czyli jakie są struktury pobudowane. Widzimy co, ile czego zużywa, więc spoko. I musimy zbudować Recycle Center, czyli centrum recyklingu, żeby chyba to zanieczyszczenie zmniejszyć. Więc proszę bardzo, oczywiście to trzeba będzie zbudować. I słuchajcie, nawet wiem gdzie, nad wodą. Ha, ha, ha. No mo, powiem wam, że ciekawie. Dobra, zbudowaliśmy, no i gdzie ten statek? Ło, to on będzie leciał i leciał, leciał. Tutaj mogę jakieś komunikaty nadawać? Nie. Nic tu nie mogę, niech sobie doleci. A ciekawy jestem, czy mogę coś edytować? Nie, to jest tylko edycja tego. Czy jego mogę w tym momencie edytować? Mogę, słuchajcie, tu jakiś napęd. Tu jeszcze jakieś rzeczy. No ciekawe, mogę w trakcie edytować, więc całkiem spoko. Niech sobie tam działa. A my, no coś, działamy dalej na naszej planecie. Może niedługo będziemy mogli produkować własne nowe statki. Fajnie by było, oj fajnie. Więc teraz, co z tym Racing Center? A jeszcze budują. No budują, no oczywiście widzę tutaj drukarkę 3D, mimo wszystko. Styl drukarka 3D, to jest nowy styl budowania budynków w grach strategicznych. Więc mam tryb drukarki. Okej. Okay. Ok, nowe laboratorium. Fiz research, mam pierwsze badanie. Czyli musimy zbadać, słuchajcie, musimy zbadać stację kosmiczną. To badamy, proszę bardzo, mamy to ogarnięte elegancko. Więc nic dodać, nic ująć, działamy. A gdzie ten nasz statek? Jak tak daleko? O, już niedaleko, słuchajcie, już niedaleko. Teraz bliżej tego słońca. Jestem ciekaw właśnie, czy on będzie miał jakieś zniszczenia, obrażenia. Tego, że jest tutaj w obszarze. Zobaczymy. Research on Defend. Czyli laboratorium supply with resource function. Space Center Research. Czyli musimy zbudować centrum centrum kosmiczne. Jak tam to badanie już? Jeszcze 8. Kurczę, szybko to leci. A patrzcie, jak to jest drzewko gigantyczne. No co tu jest? Patrzcie, ile tych technologii. To jest sama nauka. A jeszcze jest kultura i religia. Okej, okay, odblokowało nam. Teraz mogę zbudować. No to słuchajcie, zbudujmy to. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Military Base. Tu nie. Space Center. No to mamy to. Wow, ale to jest wielgachna struktura. Wielgachna struktura. I bo widzę, negatywnie wpływa na sąsiadów. To postawimy tu, bo tutaj widzę, że jest spokój. Do ogarnięcia. Miasto zrobione. Niech się tu buduje, a my lecimy w kosmos, przestrzeń kosmiczną. I tutaj słuchajcie, mamy jakieś odkrycia. Proszę, tutaj mamy jakiś księżyc na orbicie, więc może, słuchajcie, może będziemy mogli skolonizować drugą planetę. No bo jeżeli księżyc krąży, nie ma żadnych zasobów. Jeżeli jest księżyc, to księżyc wokół czegoś chyba musi krążyć, co nie? Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. No i patrzcie, jest coś. Czy tutaj też zasobów nie ma? Nie, przepraszam, tu są jakieś zasoby. A co tu jest? Jaka wulkaniczna planeta, słuchajcie. Mamy tutaj Extreme Dwarf Planet. Krasnoludy, słuchajcie, są. No i tutaj widzimy, jest woda? Myślałem, że tutaj jest kraina krasnoludów. Mają tu jakiś cosik do jakąś osadę, miasto. A tu jest chyba
Nie, tu jest kolejny ten kamień, czyli jeżeli to jest. Ale to jest, wydaje mi się, bardzo podobne do tego naszego, co my się osiedliliśmy. Tak mi się wydaje. Ale fajnie to wygląda, słuchajcie, wszedłem w ten tryb, patrzę, tutaj mam ten tryb i widzę tam wodolik, księżyce, widzę na naszą planetę. Ale to jest krasnoludów, więc no, intrygująco. Pytanie czy, aha, bo nie mam tutaj statku, musiałbym, szkoda, że tego statku nie zabrałem ze sobą. Teraz zaczynam żałować, bo może bym mógł tutaj coś zadziałać. Choć obstawiam, że temperatura by i tak nam nie pozwoliła. Natomiast słuchajcie, podlatujemy coraz bliżej, coraz bliżej. Tak, tak, Space Unit Up, za chwilę się tam zajmiemy, tylko chcę zbadać faktycznie, czy coś się stanie, jak tutaj podlecę blisko Słońca. Czy na przykład tarcze nam przyjmą te obrażenia, czy cokolwiek. Już teraz powinien jakiś alarm być. Io, nic. Nic się nie dzieje. Może wybuchnie ten statek. Po prostu, no lecę, słuchajcie, no lecę. Aha. No tego się nie spodziewałem. Chociaż powinien jakiś alarm się zbliża, że faktycznie jakieś obrażenia. Im bliżej, tym większe obrażenie. Powinno być jakieś... Nic, poważnie. A to wracaj do domu. To wracaj do domu, choć widzę eksplorację, można byłoby tutaj większą eksplorację zrobić, ale chyba nie jest czas na to. Zdecydowanie tutaj chcemy wlataj tu. A my już bierzemy się za tą naszą budowę. Ja tu jest Staniopolis tutaj, proszę bardzo. Mamy pierwszy prom, chcemy puścić i mamy faktycznie. I mamy satelita. Okej, okay, orbita i obrona. No to lecimy. Od razu 3, a czemu by nie? Przecież mogę. No a tutaj w tych jednostek trochę wojskowych może bym wypuścił. Niech trochę wyjdą. Tutaj sobie. A czy mogę zaznaczyć kilka? Właśnie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O, słuchajcie, mogę. O, i to jakie fajnie. Okej. Okay. Satelita jeszcze nie właśnie wyleciał dopiero co? Już wykrył, słuchajcie. Magia. Satelita dopiero wystartował, już wykrył zbliżające się zagrożenie, znaczy statki do naszej planety. Okej. Za 5 minut oni do nas dotrą, więc musimy się przygotować na siły lądowe i kosmiczne. Dobra, więc musimy przygotować 30 jednostek, 5 statków kosmicznych, 3 satelity. No to satelity już produkuje. 5 kosmicznych statków, czyli co, nowe statki jakieś dostałem? Zobaczmy. Jest, technical. A to jest ten. To dostaliśmy. Ojoj. Ja nie chciałem go, no ale dobra, słuchajcie. No w takim razie mamy szkolić piechotę. No to już, tylko widzę, że chyba nie mogę w tym samym czasie. No chyba nie. No to słabo. No to gdzie ten nasz statek? Słuchajcie, tu jest nasz statek. No to masz 5 minut, gościu. A właściwie nawet nie, żeby tutaj dolecieć, żeby nas bronić. No bo jak przylecą, to będzie nieciekawie. Trzeba będzie tutaj się faktycznie bronić. Dobra. To skoro tak, temat podjęliście, to teraz trzeba będzie się tutaj potężnie bronić. Gdzie ta produkcja piechoty? Gdzie to mamy? No szkoda, że nie mam innych jednostek. Dobra, w takim razie wy wszyscy wychodzicie, wyjeżdżacie, robicie miejsce, bo widzę, że w ogóle się nie produkują jednostki, jeżeli jest tutaj zapchane. Trzeba klepać i teraz produkcja powinna wejść. No już, a i teraz mogą się produkować jednocześnie. Spoko. Fajnie, że można taką małą armię stakować. Tutaj mamy już armię przygotowaną w razie inwazji. Chyba to powinno zadziałać. A my cóż, produkujemy jednostki. Drony, jakieś statki. No i dużo statków w takim razie. Ile już mam statków? Jeden. Cały jeden technician. A pytanie, czy ja mogę sam coś zrobić? Na przykład jakąś edycję tutaj ci zafundować. Zobaczmy. Landing garnizon. Nie, poczekajcie. Tutaj mamy bid menu. Uuu, jakie fajne opcje. Fajne opcje, słuchajcie, tutaj mamy. Ale mamy destroy, a jakieś ulepszenia dla ciebie. Nie mam, a nie, przepraszam, jak nie mam. Mam wszystko i mamy rakiety. I proszę, działka laserowe. Proszę, ulepszamy save, zapisuj. Więc chyba każdy z takich statek mogę ulepszyć. Tak mi się wydaje. Więc mamy zapisane, a nie, bo ten muszę teraz upgrade'ować, rozumiem, czyli teraz upgrade. I fajnie było, gdyby jeszcze może mieli tarczę. To może wejdźmy też tutaj, bo to każdy z nich musi mieć. Prawdopodobnie tak. Może zrobimy tak, żeby były te rakiety.
jakaś tarcza podstawowa. Czyli chyba każdy z nich będzie miał system. Widzicie, każdy z nich będzie upgrade'owany na tym samych zasadach. Czyli to jest jeden model, nie mogę kombinować tego więcej. Dobra, gdzie jest ten nasz stateczek? Jest, dobra, dolatujesz do nas, jest dobrze. Więc wszystkie te nasze statki mają wyrzutnie rakiet, z tego co widzę, w tym momencie. I będzie miał tarczę. No szkoda, że nie mogę nic więcej, no ale cóż. Nie mamy tyle miejsca. Wszystkie statki. Upgrade. Ten mam jeszcze upgrade'ować. Co z tobą? A nie, już się upgrade'uje. A, i one się sama upgrade'ują. Czyli już mamy 4 statki. Dobrze, czyli musimy bronić się. Oczywiście mamy minutę jeszcze na to. Oj, czuję, że za mało. Trzeba więcej piechoty, trzeba więcej jednostek, statków kosmicznych, wszystkiego trzeba więcej. A tu co, stanęła produkcja? A, bo wylatuje. Właśnie, chcę zobaczyć, jak to wylatuje. Jak fajnie się prezentuje. I rakieta. Dobra, słuchajcie, jak pójdzie taka masa rakietowych, to chyba damy radę, co? Tak mi się wydaje. Dobra, podleć tutaj do nas. Coś czuję, że będzie bardzo potrzebny. No i zobaczymy, jak tutaj jak iskry lecą w kosmos. Jak to fajnie wygląda. No podoba mi się, słuchajcie. No jakby nie było, bardzo mi się podoba. I tutaj, co z tymi wojskowymi? Da się jakoś jeszcze. Z drony. Z kosmicznych to już cały czas produkujemy, no ale to już jest. To mogę zmienić. I teraz znowu kolejne kosmiczne. Żeby to cały czas była produkcja. I tutaj mogę faktycznie sen garnizon. Leczenie. O kurczę, dobrze. 42 sekundy. A my cały czas się ulepszamy. No i słuchajcie, tych statków już teraz mamy ładną armię. Żeby nie było. Żeby nie było. Mamy siłę. Mamy trochę tych statków do obrony. Co by nie przeleciało, to będziemy chyba gotowi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak poleci taki spam rakiet, to chyba damy radę, co? Dobra. No i patrzcie, słuchajcie. Świetnie się to prezentuje. Naprawdę ja nie mam uwag. Jak na demko, które tutaj mamy, naprawdę wygląda to bardzo interesująco. Dobra, trochę może piechoty. Zaraz kolejne jednostki wypuścimy na teren. Mogę to w sumie was połączyć z tobą? O, mogę. Okej. Fluid bot trouble. I'm promising. Okej, czyli za to, przez to, że odkryliśmy coś, po prostu są obietnice i problemy przez to. Ships have arrived and are we... Okej, dobrze uzbrojone, czyli ci, co nas śledzili. Okej, musimy za wszelką cenę chronić naszą statek. Gdzie są te statki, wroga? Wychodzą z nadprzestrzennej. Widzę, słuchajcie, widzę ich. Czekać tutaj, trzymać się naszej bazy. Oni chyba będą chcieli przelecieć dookoła. A nie, rzucają. Dobra, ale to mi się wydaje, że oni będą chcieli tutaj przelecieć, mimo wszystko. Będą chcieli się tutaj rozstawić. Okej, słuchajcie, no to trzeba lecieć tutaj. Chyba ich zdjąć. Nie wiem, czy tutaj mogę zestrzelić jakoś? Tam wylądowało. A, mamy! O, systemy obronne mamy. Czyli warto mieć satelitów. O kurczę, no to zdecydowanie warto. Podlećmy tu, żeby ich trochę do nas ściągnąć. A ich też widzę, grawitacja mimo wszystko jak do nas ściągnie. Z ognia! Wszystkie rakietowe, słuchajcie, namierzyć i ognia, wszystkie siły. Ognia. I rakiety, poleciały. Mam nadzieję, że dostanie szybko. Łomot, dobrze, weszło. I rozwalić tego teraz. I ognia. Oj, ale ma tarczę. Ale mam, że jak rakiety wejdą, to będzie elegancko. No i kto tu jest teraz mocny? Rozwalam teraz drobnicę. Ognia. Jeszcze jeden został. No i słuchajcie, elegancko sobie z nim poradziliśmy. Haha, czymś mocnym walnął. Okej, tego się nie spodziewałem. Dobra, rozwalony. Jak jesteśmy zgrupowani przez to, że mogło to wybuchnąć. Rozumiem. Przestawiamy nasze jednostki. Mogę to jakoś ponaprawiać je? Tylko naprawa? Nie, to jest tylko budowa. No i tu, ale właśnie, tutaj słuchajcie kłopoty, bo ja się tak zastanowiłem, a tutaj przecież walki trwają. Teraz zauważyłem, że muszę się przestawić na tą stronę. A tutaj musimy rozpocząć produkcję więcej satelitów, bo satelity
A my nie możemy produkować. O kurczę, czemu? Co się dzieje? A, jesteśmy atakowani dla toba. Dobra, rozumiem. I proszę, wojsko. Bierzemy się za tych cwaniaków. Jeden nas zablokowali potężnie. I już ich wymiatamy stąd. Tak jest. Okej, już produkcja ruszyła z powrotem, więc więcej statków. Okej, teraz tu. No teraz się właśnie zauważyłem, że faktycznie oni wylądowali sobie tutaj cwaniaki. Zobaczymy, czy statki tutaj nasze są bezpieczne. Dobra, słuchajcie, mamy to. Ale co, to nie są wszystkie nasze statki? Gdzie jest reszta? Okej, odblokowaliśmy pierwszą falę. Ale potrzeba wsparcia. Okej. Ktoś mi sam nawania, czy jakieś nasza tutaj... Wow! Okej. Przegrupować się. Lecą. Przegrupować się musimy. Szybko. Uciekajcie. O kurcze. Zaskoczyli nas. Ale mamy wsparcie. O, dzień dobry. Mamy wsparcie. Możemy teraz ich uderzyć, ale widzę, co mnie wszystko się przegrupuje. Bo nie ukrywam, że zrobili niezłe zamieszanie nam. Okej, tutaj mamy. Rozwalamy. Czyli teraz ciśniemy w tych drobnych. I ognia. I już rozwalony jeden. Nie, jeszcze go nie rozwali. Dobra, tutaj rozwalony. Teraz tego dużego. Dobra, lecimy w to. Okej, teraz tego dużego. Jaka siła ognia. I jeszcze no, kolejny. Ja, no, to są bitwy. Udało się, ale patrzcie, że nas tutaj też piechota musi bronić. Jak widzicie, tutaj cały czas nam dokuczają. Czyli wroga próbuje podjeżdżać. Nie możemy do tego dopuścić. Atakować. Co z tą naszą produkcją wojska? Całe szczęście mamy w garnizonie, więc jest super. Tutaj bronimy, oczywiście. Trzeba być teraz satelity, przyznaję. No ale widzę, jak podjeżdżają pod miasto. Ale są słabe, bo oni mają paski dwa, a my mamy o wiele więcej tego. Tutaj możemy, a nie, to musimy najpierw tych pocisnąć. Ja się mimo wszystko nastawiam, że tutaj chyba to nie będzie koniec. Bo to chyba będzie coś więcej. Przygotujmy się tutaj mimo wszystko. A ten statek też mogę jakoś ulepszyć, edytować. A sobie zobaczymy, słuchajcie. Korweta. Nie mamy go. O kurczę. Nie mamy go w zestawieniu. No to ciekawie, tu mamy dwie korwety. No i musimy teraz wybronić naszą planetę. Aha, czyli teraz musimy zneutralizować piechotę. Tylko pytanie, czy ja mogę statkami zatkować? Okej, teraz się przekonamy. Tak, możemy. Możemy dosyć konkretnie, jaki oszczep kosmiczny. Podoba mi się. To było piękne. To było naprawdę. Tak. Tak, oczywiście ma się być don't run away, trust forward. Czyli faktycznie popchnęliśmy, czy jakiś dowódca nam przyleciał z pomocą. As my dear. Tak, super, jakiś surowiec odkryliśmy. No ciekawie. No i faktycznie dla naszej ludzkości. To question that wants to base to serve to humanity. Czyli dla ludzkości będziemy to właśnie bronić. No tolerate ten recursion case. Okej, czyli faktycznie. A jeszcze. O kurczę, jeszcze! Jeszcze ich mało! Musimy się przegrupować, poczekajcie. Jeszcze. Dobra, słuchajcie, lecimy na nich. Nie ma to tamto. Bracie za nich. Poleciały już rakiety, to możemy klepać. Rakiety, ognia, wszystkim co macie. Dobrze, że zrobiłem tych rakietowych. Oj, dobrze. Już rozwalam kolejny i teraz ten rakietowiec. I dawaj, ognia, ładuj. Dobrze, bo oni też mają, słuchajcie, tarcze, więc to jest spoko, że tak szybko nas nie rozwalają. A ten duży co stoi? Ten duży się zatrzymał. A ten małe, słuchajcie, go rozwalają. Okej, klepać, ale nie, a Neas jednak jest potężną jednostką. Nie spoczywamy na laurach mimo wszystko. Ale udało się. Yeah, już rozwalony. Jeszcze, słuchajcie, dwa statki wroga.
I rozwalam. No i epicko. Teraz musimy armię zlikwidować, która się zdążyła już wylądować. Muszę namierzyć, gdzie ona tutaj może być, żeby ją ładnie zlikwidować. Gdzie wy jesteście? Tutaj? Nie, tutaj jest spokój. Tu jest spokój. Nie widzę wrogiej armii. A tu są. Przepraszam, tu są. Tutaj nas podjeżdżają. A, halo, ja chcę się tu wrócić. No nie chce mi teraz przejść ten tryb. Pakować ich. O, teraz wróciło. Ciekawie. Ciekawie, że dopiero teraz mi to wróciło. O nie, co się stało? Dlaczego mi cofnęło ich tutaj do bazy? Okej, dawać. Okej, likwidujemy. Mamy siłę ognia, zdecydowanie, ale... Ile ich was tu jest? Dobra, dajcie mi wsparcie kosmiczne. Dawać tutaj wsparcie, musimy ogarnąć temat. Bo to zdecydowanie nie tak to miało wyglądać. Tak jest, ognia, ognia, ładować w nich. Dobrze, kosmiczny nalot jednak jest potężną zabawką. Tylko mi proszę nie pozwalać tu nic. Jak się ładnie bawią. Dobra, naparzyć, naparzyć. A wy coś patrzycie. Lecieć tutaj, bronić. Okej, okay, to ale widzę tutaj, wbrew pozorom, mają sporo tych jednostek. Może jeszcze garnizon troszkę. Mocnimy. Wybronić się tam. Oj, 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 jak nas tu klepią. Jak nas tu poklepali. Oj, nieładnie. Słuchajcie, trzeba jednak odbić naszych. Nie wiem, nie mogą teraz zestrzelić. Nie mogą trafiać. Ej, najgorzej. Jest co, garnizon się trzyma? Mam nadzieję, że tak. Produkujemy. Produkujemy. Cały czas produkujemy. Oj, ale słuchajcie, niebezpiecznie. Ta produkcja nam idzie dosyć słabo. Gdzie te satelity, jak są potrzebne? Gdzie te statki, gdzie są jak są potrzebne? Kolonia musi przetrwać, no właśnie. Okej, nie mogę ich zestrzelić w żaden sposób. Jak się pochowali? Najgorzej. No słuchajcie, najgorzej jest teraz. Dawaj, trzymaj się tam. Nie wiem, czy mogę tu produkować, na przykład przyspieszyć produkcję wojskowych. Military base. Czy jedną postawię w takim razie. Choć nie wiem, czy jest to możliwe teraz. Spróbujmy satelitę jakąś chociaż jeszcze postawić. W trakcie. Niby tam się brońmy, ale no, garnizon przyznaje, ledwie, ledwie, słuchajcie, dycha. Trzymać się tam aktywnie. Co wyprodukuję, to stracę. Okej. Przyznaję, satelita by się tutaj idealnie przydał teraz. Trzymajcie mocno kciuki, żeby to się udało. Okej. Jak. No i satelita już działa. To jednak jest szansa. Satelita, jak widzicie, też ładnie ma rozwałkę ustawioną. No i teraz mamy chyba większą szybkość produkcji. Albo oni mają po prostu mniejsze obrażenia. Dobra, tutaj. I proszę, jeszcze jeden satelita by się przydał. A rakiety widzę, satelita ma zabawki. Mamy, w końcu wybiliśmy. O, jak dobrze. O, jak ja się cieszę. A co? Ale nie, tu jeszcze mamy. Po prostu mamy, mieliśmy wytrzymać, tak? Mila, znowu się spotykamy, tak. Okej, okay, dziękuję za wsparcie. Tak, click this insolent in the place. Stay violent, maestro provoke. Okej, czyli po prostu jakieś faktycznie piraci ciągle mogą nas klepać. Okej. Okay. Kolonia jest przed naszą kontrolą. Natomiast nasza przygoda dopiero się zaczyna. Więc finalnie mamy podbite, zdobyte, ogarnięte. Podoba mi się, kurczę, podoba mi się, naprawdę, słuchajcie, fajny tytuł. Fajnie przedstawiony, fajnie ogarnięty, no ale to niestety, jak widzicie, jest koniec naszego demo. Szkoda, szkoda,
ale by się chciało jeszcze więcej. Natomiast jeżeli wam się spodobało, sami spróbujcie obowiązkowo, bo naprawdę gra zapowiada się epicko. To co będzie w przyszłości, już się nie mogę doczekać. Natomiast jeżeli podobało wam się mój gameplay, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!